Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Otwartej Rampie Online. Dzisiaj opowiem Wam o Gildzie Graj, która rozpropagowała taniec Shimi. Zapraszam! Gilda Graj miała tak naprawdę na imię Marianna Michalska. Urodziła się w 1895 roku w Rydlewie koło Żnina. Już jako ośmiolatka wyemigrowała z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Bardzo wcześnie wyszła za mąż. Małżeństwo było zaaranżowane ze skrzypkiem koncertowym Johnem Góreckim. Szybko też urodziła syna. Małżeństwo Góreckich nie trwało długo. Wtedy Marianna Michalska przyjęła pseudonim Mary Graj, prawdopodobnie po nazwisku byłego męża. Później, za namową znajomych, zmieniła na Gilda Graj. Była amerykańską tancerką i aktorką polskiego pochodzenia. Jednak na rynku amerykańskim trudno było jej się odnaleźć, ponieważ mówiła z silnym polskim akcentem. Dlatego na samym początku kariery zajęła się głównie tańcem. W roku 1919 zaprezentowała taniec Shimi amerykańskiej publiczności w Nowym Jorku. Taniec ten istniał już wcześniej, jednak to właśnie prezentacja Gildy Graj jest uważana za początek jego świetności. Tak naprawdę ruchy tańca są zaczerpnięte od rdzennych amerykańskich Indian, ale to właśnie Gilda Graj odkryła ten ruch i pokazała szerszej publiczności. Anegdota mówi, że kiedyś Gilda Graj wykonywała te ruchy w salonie u swojego teścia i mówiła, że potrząsa koszulą. A w języku angielskim z jej polskim akcentem brzmiało to mniej więcej jak shimmy. Stąd też powstała nazwa tańca, który bardzo szybko przypadł do gustu wielu osobom. Tak powstał taniec shimmy. Zdobył niesamowitą popularność w kraju oraz poza jego granicami, a Gilda Graj przypisała sobie powołanie go do życia. Sama twierdziła też, że wiele tancerek wykonuje ruchy niepoprawnie. Taniec shimmy jest związany z muzyką jazzową. Powstał w Stanach Zjednoczonych, ale obecnie jest znany na całym świecie. W tańcu korpus tancerza pozostaje w bezruchu, porusza natomiast ramionami na zmianę do przodu i do tyłu. Kiedy prawe ramię wysuwa się do przodu, lewe przesuwa się do tyłu. Pomocne może być trzymanie rąk lekko zgiętych w łokciach. Kiedy ramiona się poruszają, dłonie utrzymywane są w tej samej pozycji. Intensywność ruchów ramion daje efekt erotyczny z powodu poruszających się i falujących piersi. Shimi jako ruch taneczny występuje także w wielu tańcach ludowych pod różnymi nazwami. Na przykład w języku rosyjskim jako cyganoczka. Podczas tańca dekoracje kostiumów sporządzone z naszytych monet wydają dźwięki, brzęczenie, co mogłoby wyjaśniać potrząsanie koszulą. Ruch taneczny shimmy stosowany jest także w wielu tańcach współczesnych. A wracając do Gildy Graj, pomimo różnicy kulturowej i językowej, udało jej się zrobić niemałą karierę w Stanach Zjednoczonych. Zagrała w wielu filmach, między innymi Aloma of the Soap Seas, The Devil Dancer czy Kabaret z 1927 roku. Jednak już zawsze była kojarzona z tańcem shimmy, który zresztą przewijał się w wielu filmach. Gilda Graj stała się wówczas amerykańską gwiazdą filmową, a na punkcie tańca shimmy oszalał cały kraj. Zresztą niedługo później taniec dotarł do Polski i tutaj również przeżywał lata swojej świetności. Niestety w zamian za bujną karierę estradową Gilda Graj nie miała szczęścia w życiu prywatnym. Kilka razy wychodziła za mąż, ale ostatecznie żadne z małżeństw nie przetrwało. Zmarła w wieku 64 lat w Los Angeles. Bezsprzecznie Gilda Graj stała się polską gwiazdą na amerykańskim rynku i do dzisiaj jest bardziej rozpoznawana w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, dlatego też chciałam, żebyście ją poznali. To, czy Gilda Graj naprawdę wynalazła taniec shimmy, czy po prostu go rozpropagowała, tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Jednak włożyła masę pracy, żeby ten taniec był znany
na całym świecie, a tak naprawdę jego ruchy są obecne do dnia dzisiejszego. Niewątpliwie Gilda Gray była bardzo barwną postacią. Ciekawa jestem, czy Was również tak zainteresowała. Dajcie mi znać w komentarzach. A tymczasem ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia za tydzień.